Ja jestem rodoty, a przed wami kolejny indyczek. Dwa dzisiaj na raz indyczki, dwie gry o mechanice kart. Plus dodałem playlistę poświęconą tym tytułom. Jeżeli ktoś takie gry lubi, szuka czegoś, to są w niej gry, no nie tyle idealnie karciane, ale mają mechanikę związaną z systemem kart. Dzisiaj coś, na co czekałem dość długo, byłem troszeczkę podjarany i co pokazywałem już jakieś pół roku temu, albo nawet więcej, no w formie prasowego demka. Dzisiaj mamy pełnoprawny, wczesny dostęp do gry Illuminatus Lord of the Dead, czyli można powiedzieć, że trochę do. Darkest Dungeon, ale od tyłu. Ktoś może powiedzieć, że to kopia! Bezczelna kopia! Dzwonię do prokuratury YouTube'owej, to trzeba zgłosić, to się powinno karać w ogóle. Autorzy Niratus sami mówią bardzo często, że inspirują się Darkestem i w wielu miejscach odnoszą się do autorów dungeonsów po prostu z dużym szacunkiem, odnosząc się do tego, że no ci ludzie stworzyli po prostu bardzo popularną grę i bardzo fajną, niektórzy chcą się na niej troszeczkę wzorować. Sprawdzimy, czy warto ten tytuł brać, co się zmieniło i czy może z tego wyjść fajna gierka. Uniwersum tej produkcji to my. Jesteśmy tymi złymi, a nie wspaniałymi rycerzami przybywającymi, żeby pokonać zło. To my jesteśmy tutaj złem. Wiele lat temu podbijaliśmy świat i przerabialiśmy wszystko, co żyje na nieżyjące. Głos pod Iratusa, pana umarłych, podkłada Stephen White. Wiecie, kto to jest? To, jeżeli graliście na przykład w klasyczną gierkę Blood, powinniście wiedzieć. To właśnie ten sam gość, co podkładał bardzo charakterystyczny głos pod kaleba. Irentus wyszedł na Steamie do wczesnego dostępu 24 lipca 2019 roku od studia Unfrozen oraz od wydawcy, o którym mam ogólnie testujący ich gry bardzo dobre zdanie od Dead League Entertainment. Niestety ponad 30, nawet 30 parę procent użytkowników nie dało tej grzy lajkacza, like było to tam około 65%, nawet zaczęło spadać, troszeczkę rosnąć, ale czy słusznie? Kto tu ma rację? Ja się czasami z ocenami średnimi dla różnych gier na Steamie zgadzam, a czasami się kompletnie nie zgadzam. Po ile dostaniemy ten tytuł? No, nie aż tak mało, kurdełkę, oficjalnie na Steamie to 81 złotych, z przeceną z 90 z okazji wyjścia do Early Accessu, No g jak robiłem film Pojawiały się pierwsze oferty od około 20 euro, czyli również od 80 paru z groszami. Prawdopodobnie jak cena oficjalna wzrośnie z tej przeceny, to będzie taniej nieoficjalnie. Mamy do dyspozycji kilka stopni trudności, ale wierzcie mi, przejście łatwego będzie stanowić wyzwanie. W mojej ocenie to powinno działać troszeczkę inaczej. Na łatwym stopniu trudności powinniśmy mieć tego przynajmniej jednego save'a przed walką, który się cały czas nadpisuje. Tutaj czegoś takiego nie ma. Wydaje mi się, że ten tryb, który teraz mamy jako easy, powinien być... Hmm... Jako normal. Możemy odpalić też samouczek, co jest wskazane, i w Ilantus jest pozytywny i negatywny jednocześnie ten wstępniak. Z jednej strony uczy nas wszystko fabularnie krok po kroku, z drugiej daje nam bardzo dużo swobody i można w tym samouczku przegrać. Poważnie. Mechanika gry bardzo mocno przypomina Darkest Dungeons, czyli mamy pozycje naszych minionów, pozycje przeciwników, ataki, które no, atakują, że tak to nazwę, wybrane pozycje lub powodują przesunięcia się postaci pomiędzy tymi pozycjami. Mamy buffy, debuffy, mamy różne efekty, jednostki mogą mieć jakieś postury. Powiedzmy na przykład to, że jeżeli zaatakujemy przeciwnika, to inny nam odda, albo inny przeciwnik przejmuje obrażenia za innego, czy jakby osłania ich. W Darkest Dungeons mieliśmy system stresu, który działał na nasze, w postacie Violentus mamy podobnie, ale ten stres działa po stronie przeciwników. Jeżeli doprowadzimy ich do szału, mogą mieć pozytywne i negatywne skutki. Na przykład jeden zacznie atakować swoich, albo wpadnie w szał, zacznie tracić vigor, aka zdrowie, ale będzie miał dwa ruchy w turze i wtedy się robi troszeczkę przykro, bo no jak mówię, niektóre perki stresowe są pozytywne dla nas, a niektóre są negatywne dla nas. Myślimy, plan był dobry, ale... No cóż, dupło jak dupło, to dupło po co drążyć temat. To, co wyróżnia Iratus, to lud. Mamy różne itemy do craftu, mamy różne ich jakości, mamy artefakty ulepszające naszego Iratusa, e, zużywalne lub permanentne, które zakładamy albo też zmieniamy. Mamy wbijanie poziomów naszym władcom umarłych i rozdzielanie mu punktów umiejętności, jakie następnie używamy w trakcie walki lub w craftowaniu. Są dwie walutki do używania. Mamy tutaj jakby manę i wściekłość. Niektóre... Nasze umiejętności Iratusa bazują tutaj na manie, a umiejętności naszych minionów często bazują na tym, jak bardzo wściekli my jesteśmy. I co ważne, mana nie regeneruje się tak, pstryk po walce, sama z siebie do fula. Trzeba ją mocno oszczędzać albo używać w odpowiednich momentach, albo też rozbudować pewną rzecz, która powoduje, że co jakby zwycięstwo odnawiamy sobie trochę tej many. Po co nam to wszystko do craftu? Te wszystkie rzeczy, itemy, ten loot? W mojej ocenie ratus ma mega świetny pomysł na to, jak zdobywać, czy robić, kraftować kolejne miniony. Skrzeszamy je, budując z różnych rzeczy. Jeżeli przykładowo zrobimy lub zdobędziemy rzadsze składniki, minion otrzyma bonusowe statystyki, czyli powiedzmy, że bazowe itemy do kraftu minionów mamy białe, potem mamy zielone, potem mamy niebieskie, purpurowe i chyba jeszcze są jakieś wyżej, ale niestety tam nie udało mi się dojść. Na razie, kto wie, może później dojdę. I kolejna duża zaleta i Iradus to właśnie miniony. Nie tylko levelują, mają swoją umiejętność, które możemy ulepszać wybierając zwiększanie danych statystyk oraz zwiększanie danej umiejętności. Naszą Marlaki mają Mózgi, <noise> tak, mózgi. Jak zdobędziemy i wsadzimy im lepszy mózg, to automatycznie zwiększają swój poziom. Dodatkowo mamy opcję dania na stałe jednostkom, na przykład jakieś kryształy, pancerze, mięso, ulepszenia. To wszystko też zwiększa ich statystyki. Ta customizacja, uczucie przywiązania do wybranych minionów, które możemy też nazwać, jest bardzo duża. Sam content iratus jest w mojej ocenie... Całkiem spory jak na wczesny dostęp. Większy niż te demko prasowe, wydaje mi się, że z dziesięciokrotnie. Ale problem leży w tym, że nim do tego wszystkiego dojdziemy, do tych finalnych części kontentu, treści, jaką mamy dostępną we wczesnym dostępie, to będzie nam potrzebny cały sklep meblarski krzeseł bojowych z Tibi. Poważnie. Bo Iratus potrafi tak wkurzyć, że chce się grę wywalić, po prostu z hukiem zostawić jej dislike czy zrefundować i nigdy więcej do niej nie wracać. Poważnie. Jeżeli chodzi o. Takie uczucie wkurzenia w porównaniu do Darkest Dungeon i stopnia trudności, to wydaje mi się, że Iratus jest troszeczkę trudniejszy, może delikatnie. Oczywiście niektórzy się tutaj nie będą z tym zgadzać absolutnie, bo mają nagrane, nie wiem, 5000 godzin w Darkest Dungeon. No, w mojej ocenie jednak ten tytuł jest troszeczkę bardziej wkurzający, jeżeli przegramy. Z drugiej strony daje też kolosalną satysfakcję, jak wejdzie. Takie charakterystyczne wejście, wszystko co zaplanowaliśmy, wszystkie kryty, jeszcze jakieś losowe efekty, wszystko wchodzi, po prostu uśmiech od ucha do ucha. No i właśnie, jak wejdzie nam to RNG, to też uśmiech od ucha do ucha, gorzej jak nam nie wejdzie. Ten tytuł, ze swoją mechaniką, jest niesamowicie bardzo. Różny. Zarzuca graczowi pozytywnością, ilością opcji, wykonania umiejętności, przemyśleniem postaci przeciwników, rozwojem tej nieumarłej armii, jak mówiłem, kustomizacją, jednocześnie odcinając graczowi głowę, jak przegra w taki sposób, że potrafi stracić cały dzień grania bezpowrotnie. Oczywiście Darkest Dungeon również działał na tej zasadzie, że traciliśmy postać. No i musieliśmy się z tym pogodzić, ale tutaj możemy stracić save'a w całości. Rzeczy, jakie nam zostają po kompletnej porażce, prawie tutaj nie ma. Dlatego tak istotna jest taktyka i na przykład leczenie naszych minionów nieumarłych, jakkolwiek to nie brzmi leczenie nieumarłego. Przykładowo bierzemy latającą, cycatą wiedźmę i każemy jej uleczyć jedną z naszych postaci praktycznie na full. Karą jest za to to, że w kolejnej turze zaatakuje swojego naszego miniona atakiem magicznym. Ale wszyscy nasi mają warde, czyli tak zwane tarcze magiczne, i co wtedy? I to super leczenie wchodzi kompletnie bez kary. Jeżeli chodzi o te ponad 30% ocen negatywnych na Steamie, nieco jestem przekonany, że część osób oceniających nie oponowała dokładnie mechanik gry. Niektórzy negatywnie oceniający mówią, że stopień trudności rośnie bardzo drastycznie, i w moim ocenie wystarczy po prostu zacząć myśleć z każdym kolejnym podejściem, uczyć się tej gry, odpowiednio dobierać miniony i itd. Dla przykładu wziąłem Banshee oraz szarżowników. Wypiorna babka Banshee używała stale efektu, który przy przesunięciu się przeciwników atakuje ich stresem w ich turze, a szarżownicy cały czas w trakcie mojej tury kogoś przemieszczali. Albo oni się przemieszczali w swojej turze, obrywali stresem, albo ja ich przemieszczałem, przez co też obrywali stresem i w pewnym momencie po prostu ginęli na zawał serca. Fakt boli, kiedy pierwszy raz podchodzimy do na przykład bossa. On nas robi jak chce, bo byliśmy nieprzygotowani, tracimy całą godzinę albo dwie gry na pierwszym poziomie podziemi, ale za drugim razem już wiemy, co powinniśmy na niego mieć. Przyznam rację tym, że Iratus potrafi boleć. Bardzo boleć. Kiedy mamy kompletną porażkę, a wydaliśmy na nią Całą masę walutki, kraftując, ulepszając surowce, farmiąc i tak dalej, czy dając tym minionom różne przedmioty. Nie dziwię się, że ludzie zostawiają tej grze dislike'a. Naprawdę, sorry. Ale też by mnie coś ostro wkurzyło, gdybym stracił 3 godziny farmienia surowców na miniony, które po prostu padły. A ja nie mam opcji grania dalej, muszę zacząć od początku. Dochodzimy do połowy gry, po całym dniu. Albo nawet po paru dniach dochodzimy do końca i nie mamy czym grać dalej, bo po prostu wszystko straciliśmy. Poświęcamy kolejny dzień, by przejść ten sam etap gry. To jest niestety takie troszeczkę irytujące, więc, tak jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że ten Easy powinien posiadać ten save przed walką, a nie na tej zasadzie, że w walce, jak wyjdziemy, to tracimy całą armię, którą podeszliśmy do walki. Faktycznie, Viratus, możemy przegrać, po prostu przegrać sejwa. Zero surowców, zero szans na przesunięcie się dalej, game over. Jeżeli ktoś ma miękką dupkę i uważa, że w grze nie można się cofać, gracz nie może zostać cofnięty, gra nie może być zrobiona dla hardkorowców, musi być robiona dla casuali, no to, moi drodzy, no nie polecam podchodzić do Iratus wcale. Fakt, bywają negatywne, negatywne śmieszki, kiedy cała nasza drużyna w jednej turze dostaje stana, bo tak jest RNG, w drugiej turze misuje, bo takie też jest RNG, a w trzeciej po prostu ginie. Ciężko zachować balans pomiędzy hardkorowym rogalem, który ma boleć, a grą niebazującą w ogóle na RNG. To jest praktycznie niemożliwe do wykonania. Zbalansowanie tego jest niezwykle trudne. Autorom i radu średnio to wyszło w stosunku do autorów Darkest Dungeons, ale cały czas balansują grę, praktycznie co kilka dni jest jakiś mały patch. Przyczepiłbym się tutaj, jeżeli chodzi o wady, do inteligencji przeciwników. Z jednej strony gra jest trudna, to czuć, z drugiej sztuczna inteligencja nie skupia się mocno na wybranym minionie za mocno. Gra może pozbawić nas, powiedzmy, gościa, naszego miniona, czyli sztuczna inteligencja jest w stanie go zabić ym, i ten nasz minion za chwilę wywali wszystkim przeciwnikom za masę obrażeń, zwyciężymy i tak dalej, ale gra się na nim nie skupia. Bywają śmiechowe wylewy, kiedy duch, tak, duch, dostaje pułapką taką kleszczową pod nogi, i tych nóg w ogóle nie ma. Nie dość, że nie ma nóg, by nią oberwać, to jeszcze jest duchem, a działają na niego stalowe kolce. Tak trochę się zgodzę z tym, że Iradus wymaga nieco prac nad balansem sytuacji tego, by początek gry był troszeczkę łatwiejszy, a później było dużo trudniej, żebyśmy mieli na początku jakąś y, formę wyboru y, naszych potworów itd., dalej do walki, a nie cały czas tymi samymi, ale z drugiej strony ta losowość też miała u mnie pozytywny skutek w tej grze. Wiedziałem, że przy Idzie mi walczyć z przeciwnikami, którzy boostują się. To po prostu widać na mapie, ale w zamian otrzymują małe obrażenia od stresu czyli każdy ich boost powoduje też u nich stres. No to. Zamiast narzekać na stopień trudności i RNG, brałem właśnie na, na tę walkę duchy. One wystresowały przeciwników do granic możliwości, a ci sami siebie porobili, dodając już sobie śmiertelne stresy. Albo inaczej, jest rodzaj szaleństwa nazwany cowardice, czyli gość straszy swoich własnych kolesi, czyli każda tura sprawia, że on straszy swoich własnych hmm, przyjaciół, a ci od tego mogą właśnie zginąć. Gra jest mocno wymagająca i bar bardzo bolesna za każdy błąd. To trochę niektórych oceniających negatywnie piecze w pupkę. Mają nieco racji, bo czasami ten RNG potrafi nam zniszczyć, jak mówiłem, godziny gry, ale często zdają się zapominać. Na przykład, by ekwipować potwory w znaleziony loot oraz stosować odpowiedni loot dla odpowiednich minionów, jakkolwiek to brzmi słabsze na świeżaków. Lepiej przyzwać miniona z masy rzadkich połączonych składników i wrzucać go do kostnicy, by tam się po prostu uleczył i następnie go wykorzystać w kolejnej walce, niż walczyć cały czas masą słabiaków. Z im większej ilości dobrych składników składa się minion, tym ma lepsze statystyki. Może wytrzymać np. 60 obrażeń na klatę, bo tyle ma Vigoru, a nie na przykład 30. Może zadać kryta za 200, a nie za 50, bo takie ma przedmioty. O wielu rzeczach Viratus się zapomina, a to po prostu potem się mści. Opanowanie mechaniki. Kryt przebija shielda. Mamy typa, który ma 2-3 punkty shielda, no i nie ma sensu go bić zwykłymi obrażeniami mogąc dobrać na przykład dwie postacie Bride of Iratus, czyli umarłą panią Kerrigan, bo bardzo przypomina i próć w niego krytami, oczywiście w zależności od umiejętności i ustawienia naszych postaci, bo nie z każdej pozycji są w stanie na przykład te Bride of Iratus wykorzystać atak krytyczny. Jest koleś, co się modli, bo koniec świata, a taki starszy dziadek i wali we wszystkie istoty na planszy? to strzelmy mu Interrupta. To się przestanie modlić. Mamy kompendium wiedzy, im dłużej gramy i zerkamy tam, czy no, poznając po prostu wiedzę na temat przeciwników, czy bardziej przydadzą się postacie na stres, na interrupty, czy może na magię, bo na przykład przeciwnicy są niewrażliwi na stres praktycznie. Nie, zależy, nie należy tutaj używać mobów robionych z rzadkich składników do tego, by ulepszać budynki, bo te miniony, które ulepszają budynki tracimy, więc lepiej skraftować jakiegoś zwykłego szkieleta z marnych surowców i niech on ulepszy budynek, niż wrzucać w to jakąś postać, na którą wydaliśmy surowce. Iratus ma wysoki czynnik popełnienia błędu. Autorzy tej gry i tak nieco ją ułatwili i moje wrażenia w porównaniu do tego, jakie były, było prasowe demko, to teraz jest prościej. Poważnie. Niewiele, ale jednak dzięki temu, że możemy w dużo bardziej masowy, szybki i pełny sposób od razu leczyć swoich nieumarłych, więc w sumie zamieniamy rannych na nowych i tak na zmianę, cały czas ich ulepszając. Z wad mogłbym się przyczepić do komentarzy naszego Iratusa. Za dużo ich trochę, a jego ironiczny, władczy, samolubny styl trochę na dłuższą metę po prostu męczy w uszy. Fakt, no jedno trzeba przyznać mocno. Wolałbym wam polecić grę, w której yy, można nie stracić... Kilku godzin gry, a tutaj się niestety da. Jak mówiłem już trzeci raz, Easy powinno posiadać możliwość save'a przed walką. Tutaj czegoś takiego nie ma. Oczywiście save'ujemy sobie grę, no ale jak przegramy, no to save się nam po prostu nadpisuje z tym przegraniem. Fakt, bossowie bywają przegięci, kiedy robimy ich osłonę, tracąc sporo zdrowia, by zająć się nim na końcu, a ten srób przywołuje sobie tę osłonę z powrotem. Próbowałem porobić bossa stresem, no okazało się, że nie jest to takie proste i godzina gry w plecy. Tak, Iratus potrafi zasłużyć sobie na dislike na Steamie, to prawda, to prawda. Ja wam, no, naprawdę mówię to, że ta gra za to zasługuje, bo bywają takie sytuacje, że pierdutnie wam prąd, Windows, wywali aktualizację, nie wiem, gra się zamknie, coś się wykraszuje. W momencie walki gra uznaje, że się wycofaliście i postanowiliście stracić cały ciężko grindowany oddział bez walki. Walczymy z typkami, co sami zadają sobie stres w walce, no to poróbmy ich właśnie tym stresem. I co się okazuje? Że Iratus chyba ma takie ukryte mechaniki, które sprawiają, że wybrani przeciwnicy niemal zawsze dostają tylko jeden z kilku możliwych typów stresu. I ci akurat dostają zawsze berserka, no i game over, dwie godziny gry w plecy. Bo po prostu nie wiedzieliśmy, że tak działa ukryta mechanika gry. I ratus jest specyficzny i potrafi niesamowicie mocno zasłużyć sobie na tę ocenę negatywną. Wtedy poważnie przyznaję rację, Ratus nie zapisuje na przykład przed walką, a potrafi nam zmienić save'a w wyniku kresza gry do pulpitu. Autorzy też na siłę trzymają się wylewków technicznych, nie chcą ich zmienić. Gra zamiast wczytywać się w tle w trakcie intra, to musimy na to poczekać, by te menu się załadowało. Nie może się załadować w trakcie intra. No WTF, -leki. Również lekką wadą jest to, że musimy grać naprawdę wiele godzin, by odblokować nowe miniony. Wiele. Nie możemy ich po prostu kupić, skraftować, zrobić, odblokować w jakiś sposób. Musimy po prostu bardzo dużo grać. Brakuje nieco poprawek. Na wysokim poziomie podziemi mamy sporo surowców do craftu, a skrypt na Mapie, gdzie wybieramy miniona do przyzwania do swojej armii, Zawsze dostaniemy niezwykle często pierwszolewelowego szkieleta, zrobionego z najgorszych składników. Im wyższy level podziemi, tym te krypty na mapie powinny dawać nam lepsze miniony, a czasami dostajemy po prostu pierwsze z najgorszych składników. Finalnie jestem zadowolony. Nowości w stosunku do poprzedniej wersji, prasowej jest sporo. Zaktualizowano też to, co było do tej pory oraz no, szybko dodano yy, no, opcje, o które prosili gracze, np. o to, żeby szybko się leczyć po zwycięstwie, za pomocą rozwijania cementa czyli można wyleczyć szybko przywołańców na full. Wcześniej to było tak, że oni po prostu troszeczkę sobie odnawiali tego zdrowia i to zawsze było za mało. Wcześniej było to procentowe, teraz jest całe, natychmiastowe, więc zmieniamy sobie po prostu armię z cmentarza na rannych z powrotem i tak dalej. Nie do końca zgadzam się z tym, że Iranus spada powoli z 70% pozytywów lekko niżej. Niestety za ten spadek ocen trzeba podziękować Azjatom. Ich rynek jest specyficzny i 10-15 ocen negatywnych na Steamie to ich oceny w stylu, eh, gra jest niezbalansowana, Gra jest za trudna, nie można się wycofać z walki, gra jest y, zła, bo przegrywam i tyle. A to kilka procent do ogólnego rankingu i ludzie, którzy grają na przykład w z Dungeon na pewno się z tymi ocenami nie będą zgadzać. Ja mówiłem, że gra jest po prostu trudna i bawiłem się w tej grze kilkanaście godzin przed filmem bardzo dobrze. Grałem też w wersję prasową, jak mówiłem wcześniej, sporo ciekawych mechanik... Y, zostało tutaj do dodanych. Do Przywiązanie do tych naszych potworów, podobnie jak w Darkest Dungeon, do naszych postaci, ekwipowanie swoich minionów, kraftowanie nowych, z lepszych surowców, rozbudowa swojego cmentarzyska, skille naszego Iratusa, używane w trakcie walki, te dwie waluty do rzucania potężniejszych czarów, czyli mana do czarów Iratusa oraz ściekłość do superumiejętności naszych minionów. Spoko. To jest dużo więcej niż było wcześniej. Dużo tego, co chciałem od takiej gry. Jedyne, co mnie w podsumowaniu martwi, to niewielkie plany na to, co ma być poza wczesnym dostępem, bo w finalnej wersji mamy mieć nowe tła, wow, trzy nowe miniony, to w sumie mało, dwa dodatkowe poziomy, czyli łącznie 6, no okej okay nawet, nowe i ulepszone questy, śmiesznie, bo one opierają się o wybór jednej z paru opcji, <laughs> więc to nie są questy. Nowe artefakty, spoko i co bardzo spoko, ponad 20 nowych rodzajów przeciwników, fajnie. Oraz balansowanie oczywiście gry, to jest najważniejsze, bo niestety ludzie bez tytanowej dupy mają tutaj problemy i obniżają ceny tej produkcji bardzo mocno. I od siebie zostawi mnie tylko zieloną, nie maksymalnie, ale taką normalną, czyli ratus we wczesnym dostępie oceniam dobrze, więcej niż ok, Jeszcze nie bardzo dobrze, jeżeli znajdziecie taniej, na przykład na G2 gdzieś, no nie wiem, 70 zł, może nawet te 80 Warto wziąć, oficjalna cena jest leciutko trochę za duża, te 90 zł to tak trochę średnio, ale dla fanatyków Darkest Dungeon polecam. Zawsze jeżeli wam się nie podoba, to do dwóch godzin gry możecie ją po prostu zwrócić. Ja bawiłem się bardzo dobrze, chociaż pewnie wywaliłbym ją z dysku na stałe, gdybym na ostatnim poziomie podziemi po wielu, wielu godzinach gry nie miał w ogóle surowców na jednostki, nie mógłbym walczyć z finalnym bossem, ani nie miałbym przejścia opcji gry dalej. Pewnie wtedy ta gra no, z mojej strony wyleciałaby z dysku z Hukiem, ale jednak dałem radę. Na koniec to co zwykle, scenka podziękowana dla osób wspierających kanał. Dzięki Gorinus za dołączenie do wspierających, twój awatark będzie od kolejnych filmów, reszty awatarków no, możecie sobie tutaj zobaczyć, sorry, że was nie wymienię, ale dzisiaj coś innego w tle. 8 czekolad, legitymacja i kanałowa maskotka, pan Krwiaczek. Jeżeli czujecie się zdrowi, nie chorujecie, nie macie przeciwwskazań, oddajcie krew i zarejestrujcie się jako potencjalny dawca szpiku w bazie DKMS. Ktoś na świecie może czekać na waszą decyzję, a dlatego kogoś wasza decyzja może po prostu być albo nie być, żyć albo przegrać, więc rusz dupę. Zrób to, jeżeli możesz. Tyle.